Dobra, już jestem. I wiecie co? Tam wydałem sobie te wszystkie rzeczy, które były do wytwarzania po prostu elementów potrzebne. I odnośnie jeszcze tej optymalizacji, to wiecie co? Tu jest problem z tym skalowaniem rozdzielczości, bo nie ma jeszcze tego DLSS-a. W ogóle żadnego. Więc to jest jak gra sprzed 5-10 lat. Więc jak wejdzie DLSS, to będzie spoko. Myślę, że znacznie lepiej, ale na razie też, jak macie to dynamiczne skalowanie, miałem włączone, no bo naprawdę jest hardkorowo z klatkarzem, no to nie działa ono najlepiej. Teraz wyłączyłem i moim zdaniem jest troszkę lepiej, nie? Odporność na elektryczność. O! Dobra, mamy hełm. Więc szczerze mówiąc, lepiej to nawet wyłączyć. A powinno lepiej działać, nie? Oczywiście na skalowaniu, bo jest mniejsza rozdzielczość. No ale niestety. Tu nie działa. Tu nie działa. Co my tu mamy? Tu jest jakaś góra. Także i to lepiej teraz wygląda i w sumie działa. Także ostro, nie? Korzenie druida. Nie myślałem, że aż taki będzie problem. Zdrowie obniżone. Z optymalizacją do tego stopnia. Bo tutaj, jak sobie sprawdzicie, to u mnie jest około 30-35% użycia grafiki i procesora, więc kompletnie to nie wykorzystuję zasobów. Także tutaj do optymalizacji jest daleka droga. W zamkniętych lokacjach jest spoko, ale w tych otwartych jest trochę rip. I żelazna łopata. Patrzcie, lepsza. No, ale tu jest w sumie lepiej trochę już. I wreszcie mamy miejsce, nie? Wreszcie mamy miejsce na zasoby. Tu jest sroga lokacja. Oj. Jakiś kleryk. Tak, tu jest sroga lokacja. O! Teleporcik uskuteczniamy, co? Proszę, proszę, dawaj pieniądze, mam 12 już tych srebrnych w ogóle. O, tu będzie skrót. Kiedyś tu będzie skrót, kiedyś cię znajdę. Tutaj też jest jakaś góra. Dobra, idę po torach. Idę po torach. Tu o dziwo nie wejdę. A szkoda. Tu też nie? O, niewidzialna ściana. Od razu luta. No, widzę, że tutaj ładnie się bawicie. Elegancko. O! Co to jest za kilof? Czekan. Górogłaza? Czekaj, czekaj. Czekan górogłaza pod siłę i wiarę. No ale słabsze. Chociaż jakbym to ulepszył? Nie, nie. Siła, wiara. Odporność po zabiciu wroga. Fajne. A tu ten ring jest gorszy, nie? Ej, bardzo fajnie jest ogólnie to zrobione. O, tu mamy ciężką łopatę. Ale czy to coś daje? Nie, to sobie wyrzucę. Odporność na odrzucenie. Efekty leczenia. Dobra, to wyrzucę. Bo to nie jest tak, że jakiś tam przedmiot może być po prostu lepszy, bo ma niebieską strzałkę. Albo jest lepszej rzadkości i już lepszy, nie od razu, tylko tu mamy te pasywki. I jest tak mega to zrobione. O! Jest tak mega to zrobione. O nie, to tu nie wskoczę. Nie, to chyba jeszcze. Spróbuj to dziabnąć.
Dalej nie mogę. Dobra, zobaczymy w tą stronę. Też dalej nie mogę. No gdzie ja bym tu wskoczył? Nie, zdecydowanie tam trzeba. Czekaj, czekaj. Gdzie ja tu wskoczę? Nie no, bo to by musiało być gdzieś tu. Może jeszcze się da. Da się jeszcze, dobra. Chociaż teraz już zablokowane. Ciężko powiedzieć. Ale tam, może tam bym coś najpierw zrobił, nie? A to może tu bym wskoczył? Kurczę. No. Teraz to mi dali za gwostkę. Gdzie ja się dostanę? No niby tu się dostanę. Dobra, mamy skrót. Elegancio. A to? Oj. Ale się teleportują. Tu będzie problem. No ale patrzcie, jakieś tam... Zdrowie po zabiciu? Nie, nie uda się. Nie ma lekko. Dobra, dawaj zupę. O nie, tu to jest... Teraz już niewidoczne, nic nie widzę. Oj, zdrowie po zabiciu, nie? Buteleczka mrozu. A cię kręcę, co tu się wyprawia? Ten jest słabszy. Kto tu miał zdrowie po zabiciu? Ten. No i fajne. Fajne. Dobra, gdzie będę mógł... O, teraz będę mógł tam podjechać. A, na ten środeczek. To teraz tak, no i tamto bym musiał... A, to tamto bym musiał sobie zmienić, dobra. No to chyba wrócę, nie? Wrócę. Elegancko. Dawaj grzybka. Aha, ale może nie do końca wrócę. Chociaż... A tu co jest? Ej, tu jest w ogóle jeszcze przejście. Patrzcie, tu w bok. Tu też coś mamy. Aha, to jest do tego, okej. Ale jest sekretów, co? Ale jest sekretów. Dobra, tu jest ognicho. Ej, tu jest chłop w ogóle. Proszę pani, ja tu będę rozmawiał. Chyba nie mogę. Dobra, na razie nie pogadam. Ej, czy ja go na początku żem gdzieś ominął? Ale jaja. Tak, na początku go ominąłem. O, jest jakaś sękata piła w ogóle. Broń dwuręczna. Sękata piła. Zaraz sprawdzimy. A, i tu w ogóle jest. Z drugiej strony jest przejście. Ale hardcore. Dobra, to dawaj to. Sękata piła. Co to jest za broń? W sumie też fajna, duża. 22 siły. O, wielki miecz. Bo wielki miecz był pod 10, a to też jest niezłe, nie? Skaluje się z siłą. No to może być przyszłość. 22 siły. Ja tam mam? Z 18 chyba. Dawaj, dobra. Tu mamy skrót. No i teraz nie wiem, jak do tego chłopa tam się dostać. Żeby mnie... Ta pani nie biła. Dobra, muszę jakoś to ogarnąć, się widzimy. To chyba tutaj, patrzcie. No, tutaj się przejdzie.
Aha. No ładnie się przejdzie, nie? O, zeszła na dół. Kurde, ona szybka. Okej, okay, mamy to. Fiolka koncentracji, tu i tak mamy spokojną regenerację i teraz pogadamy. Co ty tu robisz, chłopie? You're not the Inquisition. You're something else. They came like a fire. Not seeing, only burning, marching toward the mountain gate. Left us to die. But some prisoners fled before the Madrigal came. Sought safety in the Saren ruins to the north. The two who led the escape, they were the worst of us all. The Riven twins. If the Torn don't kill you, they surely will. Okej. Okay. Czy jakiś bosik w ogóle? Sługa Boży. Sługa Boży. Madrygała. Dobra. Powiedział nam o jakimś bosiku. Bracia. Bracia krwi. No to tak, dziabniemy sobie tutaj. A nie, bo tu chyba możemy już normalnie sobie przejść dołem. Tak, tu powinniśmy sobie przejść dołem. No ta regeneracja zdrowia jest spoko. Jest naprawdę spoko. Mrozik? Dobra, ci trochę mrozem biją. Trochę mrozi to. Tylko czy my idziemy dobrze? No, chyba tak. Chyba tak. I tak mamy skrócik, więc jest ok. Od ognicha. O, proszę mi tutaj ściąć drzewo dla mnie. No, całkiem, całkiem. Dawaj, może to jest moja sosna. Chociaż zrobili taką lokację, która jest powiedzmy na ten drugi level. Pewnie jak wbijemy pierwszy wszędzie. Znaczy to tam jest drugi, nie? Czyli jak wbijemy ten drugi, to to może być na trzeci ten świerk. Ja sobie to odłożyłem do ekwipunku. Tak, i tu jest drewno świerku. Dobra, ale ta piła ogólnie ciekawa, a tu? O, twardawy stek. Dawaj. Dawaj. Twardawy stek. Ej, nie mam już miejsca? Użyj. Dobra, tutaj sobie użyłem. Jak tam w ogóle HP-ki? 150. Twardawy stek będzie. Tu co jest grane? Nie, tu chyba spoko. Ludzka dłoń. Ludzka stonoga. My chyba ogólnie musimy na górę, nie? No tu co jest? O. Jeszcze się bawicie, tak? Do klatki mnie zapędzą. Nie no, broń jest całkiem niezła, nie? To nie jest jakiś dramat. Jak, nawet jak na taką lokację. O! Sporo was. Tu dostaję w ogóle zdrowie po ataku. Po rozbiciu chłopa. Dobra, więc tu można w miarę tak cisnąć, hardkorowo. Ej, myślałem, że go ubiłem. Dobra, już się rozkojarzyłem nawet. No i fajnie, nie? Fajnie, bo dostajemy troszkę żyćka, tu jest regeneracja. Dobry jest buildzik. Dobra, sprawdzamy co tu wyszło. No jest słabszy, ale można go ulepszyć.
Utrata doświadczenia po otrzymaniu obrażeń. Ale szkoda. Koncentracja, zdrowia po zabiciu, odzyskiwanie kondycji, ale bardzo potężne są te straty, nie? Na tych epickich przedmiotach. Bardzo są potężne. Tu jest zdrowie obniżone, doświadczenie, utrata doświadczenia po otrzymaniu obrażeń. Nie, to by była masakra. No nie opłaca się, nie? Czegoś takiego robić. Musielibyśmy grać jakiś... na jakimś no-hicie. Dobra, to tu mamy wszystko. Ale spoko, fajne już. Te przedmioty są naprawdę super. Ogólnie to jest wszystko pomyślane elegancko. Także tu nie mam żadnych zastrzeżeń. I bardzo duże są właśnie te negatywne aspekty, więc git. Aj, tu nie przejdę. Kurczę, myślałem, że tu sobie przejdę. Nie wiem, czy tu jest jeszcze w bok coś. Zobaczymy. Zobaczymy, bo może tamtą drugą ścieżkę będzie trzeba. Dobra, rozejrzę się. No, a tu jest już przejście jakby dołem. O, jest taki skrót. Dobra, tu mamy jakiś taki skrócik, fajnie. W sumie do początku, nie? O, jest pazur. Nie zrzucaj mnie. A, bo myślałem, że mam runę, dobra. Czasami właśnie nie nabije mi się do tych 50 i jest rip. Aha, i co? I tu jest początek, nie? Dobra, tu jest początek, tu jest w ogóle wir. To nie wiem, czy nie muszę gdzieś tutaj przejść. Nie, bo ta brama była zamknięta, nie? Dobra, spróbuję coś tu przeeksplorować w tym miejscu. No to jeszcze coś tutaj mamy. Tak, i przejdziemy sobie... Oj, przejdziemy sobie tu, chyba na tą drapkę. Jest pani rozwydrzona. Dobra, kary z mięsem. A i wiecie co, ta nowa potrawa to jest z bylicą. O, pazur fajnie, będzie na ulepszenie. Ta nowa potrawa jest z bylicą. Mega koks, co? Tylko bylicy na razie nie mam. I wydaje mi się... Okej. Wydaje mi się, że tu powinniśmy iść wcześniej, a na ten kanał później. Dobra, dawaj kilo. O, rozwalił mi się? Dobra, teraz kill-off będzie fajny. Kill-off jest super pomysłem. Jest mega pomysłem taki kill-offek. Tu nie mam... Nie mam dwóch. Dobra, chyba jedno sobie zjemy. Panowie, tak być nie może. Okej, tutaj mamy wszystko fajnie. Tak, i to jest... A nie, Dracena. Tak, Dracena, dobrze. Tu jest bylica. Dobra, tu już mi się mylą te nazwy, ale... Tak, Dracena. To ta Dracena była w kanałach, nie? I tylko w kanałach. Tu na razie jej nie ma. Czaszka dzika. Czaszka dzika, ale czy my możemy coś tu zrobić? Ciekawe. Bo nie widzę dalszego przejścia.
Nie, tutaj nie ma przejścia. No myślę, że tu gdzieś dalej byśmy musieli, ale... Na razie nic tu nie widzę. O, lokacja jest hardkorowa, bo właśnie nie wiadomo gdzie iść teraz. Ej, wiecie co? Chyba tu bym musiał. Poustawiałem sobie tak te... przejścia. Dobra, jest bylica. Żeby tu się dostać. Możliwe, że tu. Możliwe, że tu. No. Dobra, git. Kurde, już myślałem, że koniec świata. A tu co mamy? Wielkie wrota? Ej, wielkie wrota otworzyłem. Okej, elegancko. Aha, tu jest w ogóle skrót, to później przyjdę. To jak coś, to mamy wielkie wrota. Co to jest? Wskrzeszona klinga. Kurde, pod wiarę. Ale no ten taki tasak, spoko, nie? Tylko bym musiał... Bym musiał mega w siłę pójść. Dobra, i tu mamy ten. Tu mamy ładny spocik. No, czyli... Tam już sobie pójdziemy dalej. Elegancko. Dobra, to tutaj musicie po prostu sobie poustawiać te przejścia. O. Holy moly. Tu będą ci rzeźnicy. Tu znowu skrócik, ale bardzo jest dużo tych skrótów, nie? O. O kurczę. Ten jest jeszcze mocniejszy, czy mi się wydaje? Ogon indyka. O. To jest indyk. Dobra, ten po prostu pieniądze nam dał. No i tu, przejdziemy sobie środkiem. Dawaj żyćko, chłopie. A ten ogon indyka... No nie, to jest chyba zasób, tak? Tak. Materiałów eksploatacyjnych. Oj. Chyba po kolei. Chyba po kolei będę mógł. O, ciekawe to, nie? W ogóle, powiem wam, że jest tak dobry level design, ale to już mówiłem, nie? Konstrukcja świata super. Ale no nie taka oczywista. O, ciekawe czy... Okej, to tu sobie byśmy przeszli już. O! Patrzcie, z tej strony... To tu będzie trzeba jakoś to ogarnąć. Oj, szkoda, że to nie weszło. Nie patrzcie, że tu nie ma takiej już rzeźni, nie? No ty gdzie jesteś? Dobra, czyli tu bym musiał sobie otworzyć. Ale to ciekawe, że tu jest przejście. Jeszcze to będzie do ogarnięcia. I tu też pewnie jest przejście. Nie? Nie, tu zablokowane. Czyli mogę z tamtej strony przejść. Tu zamknięte. A, czyli tu nie do końca. No i teraz ciekawe jak tu. Jak się ten labirynt otwiera? Zobaczę jeszcze co jest dalej. To już koniec, tak? Dobra, to chyba tym środkowym jakoś by trzeba.
Ten środkowy. Tu sobie wychodzimy. Na górę. It is your moral duty to set me free. And me as well. How can you help? You don't have hands. Niezłe zagadki środowiskowe. Ciekawe, czy tu bym mógł przemknąć. Chyba nie, nie? Chociaż? A mogę. Jest fajnie. Jest fajnie. Pani zwariowała. Super. O! Jabłecznik. Jabłecznik od pani. Jak miło. Jak się do tego chłopa tu dostać? Nie ma przelewek, co? Ale tu są jakby te... No, te dwie frakcje tutaj się biły. Tego króla. Tu są te szaty niebieskie. A, tu nie wskoczę jeszcze. Ej, a tu co to jest? Dobra, dawaj Indora, wszystko super. O. Tutaj co my mamy? Aha, tu jest ten początek. Dobra, tu jest początek, okej. Tego wariata... A, tu jest... tu jest zejście na tą jedynkę. Trzeba by sobie jakiś skrócik zrobić, nie? Tak, tu jest w ten sposób. Okej, bo tu by trzeba sobie jakiś skrócik zrobić, żeby później z tej trójki przejść, albo z jedynki. Tak. Dobra, sprawdzamy. No patrzcie, tu wszedłem na jedynkę teraz. Elegancko. Czyli można sobie zeskoczyć tutaj ze środka. No to jest dobre, nie? On też tak atakował. On też tak atakował. Oj, tu mam skrót. Tu mam teraz skrócik, fajnie. To czy coś mi to daje? No w sumie. Czyli mógłbym sobie teraz otworzyć trójkę? Tak, ten skrót powinien coś dawać. Dobra, czyli jestem w stanie wejść tutaj z poziomu jedynki. To teraz sobie otwieram trzy. Okej, ja nie wiem właśnie, czy... Która brama się u niego tam otwiera? A. Dobra, ja muszę sprawdzić, bo któraś brama u niego się otwiera, nie? Dobra, wiecie co? Chyba tu muszę iść. Jedyna ścieżka. No. Chyba tu. Bo tam potrzebuję w ogóle jakiegoś klucza do chłopa. Dobra, tu już nie ma miejsca. O, jest jakieś ognicho. Okej. No to idziemy chyba dobrze. No tu co jest połączone? O! Jak miło. Gdzie my jesteśmy? No. To dobra, to tego chłopa na razie i tak nie uwolnimy. Okej. Dobra, to dawaj tu. Dobra, z 3 FPS-y są chyba, nie? No, coś takiego. Z 2 albo 3 FPS-y są.
Czekaj, mogę tu wyjść? Chyba dotarłem. Gate to the holy city did not fall shut without reason. The ancients built it to defend against the plague. The ancients are dead, governor. It's our duty, not theirs, to save the people of Kaelin. Can you not hear them yourself, crying out for help, calling us through the stone? I hear nothing. The mountain won't yield to your words the way men do. Of course it will. All I need is someone who speaks its language. To chyba my. Dobra, pani, dotarłem. Madrygała Selin. Tender of the words. Speaker of the dead. Those who walk between the rain. There's a beauty to the old names. Even in their heresy. Surprised I recognize you, Serum. I used to sneak into the archives at night to read stories of your people. The church considered it forbidden knowledge. Old fools hiding from what they don't understand. But I think we understand each other. There is an inscription at the base of the gate. It speaks of a chamber to the west. A means of opening the way. This is why you're here. Go to the chamber and be seen by your god. Let your presence be my passage. O kurde. Ładnie, ładnie. Sługa Boży. Pokaż na mapie. Jeszcze dalej. Kurde, ale w tym miejscu to już jest hardcore. Jak to wygląda? Mega, nie? Jak dopracują tą grę, będzie działać też fajnie, to naprawdę będzie sztosik. Ale na razie tylko nieliczni mogą się cieszyć z tej produkcji. No myślę, że tak, z dwie osoby. Pewnie deweloperzy. A reszta nie ma szans, dobra. Gdzie ja mogę się udać? Tutaj? Dobra, ładnie tu wygląda. Ładny pokazik. No. Oddalmy się stąd, bo ta zaraza nas zeżre. O, jest. Jest szepcik. Tu co mają? O, dracenę tu mają. Widzicie? Ziemniak? Dobra, ziemniaki. Dobra, to wracam do sakramentu. Lecimy od tego miejsca. Proszę państwa, wracam po małej przerwie. U was to pewnie będzie cały czas ten sam odcinek, ale w niedzielę wyszedł patch balansujący troszkę właśnie wydajność. No i myślę, że jest znacznie, znacznie lepiej, bo tutaj spokojnie już trzyma 60 ramek. Też troszkę zmieniłem sobie ustawienia pod nagrywanie i jest elegancko, jest elegancko. Teraz to można grać. I powiem wam, że wyszły też nowe presety tam graficzne, mamy wydajność, jakość zbalansowane i wysoką jakość. I też wyłączyłem sobie motion blur'a i z tego co wiem, też bardzo wpływa na wydajność, więc no jest super. Zobaczcie, w tym miejscu, gdzie tak dropiło ostatnio, jest teraz elegancko, więc możemy zwiedzać. I teraz myślę, że od tego momentu już będzie znacznie lepiej. Także no, działają twórcy. Działają twórcy bardzo szybko, właśnie w niedzielę wyszedł patch, jeśli ktoś gra, to sprawdzajcie sobie te aktualizacje, bo cały czas coś tam nowego dochodzi, też troszkę zmniejszono zużycie staminy, zbalansowano troszkę niektóre przedmioty i takie rzeczy, no to jest early access, więc to się będzie działo non stop. Oj, tu mamy coś takiego i zobaczcie jak pięknie teraz wszystko działa, nie? Ja w szoku. Ja w szoku, jest git. Oczywiście jakieś tam dropy i takie rzeczy to będą, ale... Ale ogólnie spoko. Ogólnie jest spoko. Tu mamy... O, tu mamy dracenki. I ciekawe, czy ja mogę tam skoczyć ogólnie?
Ale tu mamy powrót, nie? Dobra, zobaczymy jak działa powrót. O, bo jeszcze nie testowałem. No i gdzie nas teraz wyrzucić? Czy do Sakramentu, czy tutaj? A, do Sakramentu. Dobra. Last Whisper. No jak wczytywanie jest krain, to jeszcze coś tam się dzieje, ale... Ogólnie jest mega spoko, czyli tam bym mógł sobie zejść na dół, a tutaj co my mamy? Co my tutaj mamy? Może tam będzie trzeba iść? Ale przynajmniej sobie przetestowałem, jak działają, nie? A tutaj na górę nie wejdę? No to ciekawe. Myślałem, że tutaj na górę pójdziemy. No to chyba będę musiał się rzucić w wir wydarzeń. No. No to ciekawe. No ale ogólnie jest teraz znacznie lepiej, więc... Dobra, ciśniemy. Ciśniemy, czyli... Tutaj na mapce... A, tu jest gdzieś tu. Przejście. No, chyba się rzucę, co? Dobra, rzucę się jak w Dark Soulsach. A, i tu w sumie to jabłko miałem sobie zjeść. Co my tu mamy? Takie łupy. Tak, bo tutaj już znowu oczywiście nie ma miejsca. Ziemniaczki są. Jabłecznik. Jabłecznik jest mega koks. Daje nam sporo kondycji. No, wydaje mi się, że tam musimy jednak polecieć na dół. Tylko... Ja tu spadnę. Dawaj do wody. Elegancko, dobra. Czyli tu idziemy. A, nie mamy tego. Korzeń bylicy. A korzeń bylicy to nie jest w ogóle do posiłków, tylko do... ogarniania sobie... jakiegoś tam wytwarzania, więc... Zobaczcie, to znacznie teraz lepiej działa, nie? Także no, jak to wyjdzie z Early Accessu, to może być już super. Oczywiście, no ja mam 4070 Ti, więc to powinno ogólnie działać elegancko, ale... O, też nie mamy miejsca. Ale no jest jak jest. Przeczytać dziennik. Zdałem sobie sprawę, że to nie byli Cerimowie z legend, milczący, mistyczni wojownicy walczący z pomorem, ale raczej ich obrzydliwe, wypaczone wersje. Być może byli rabusiami grobów przeklętymi za swoją chciwość, a starożytne zbroje więziły ich zepsute dusze. Jaka odręka lub niegodziwy cel utrzymywałby ich na nogach? Wstrzymałem oddech w krzakach i zmusiłem się do bezruchu. Odpowiedzi mogą poczekać. Na razie. Przetrwanie. Z przygód w dziczy autorstwa Sulina Frota. Dobra. Także tu bardzo szybko się zapełnia ten ekwipunek. Ogólnie ja bym jak najbardziej sobie pierścień ulepszył, ale no, widzicie jak jest. O! Dobra. Grzech Sakramentu. Tutaj jeszcze jeden level sobie też dodałem i niedługo będę miał 22 siły. To tą piłę bym mógł. Tą piłę bym mógł wtedy używać. A, tutaj nie wejdziemy? Nie, na razie nie. Pani szalona wiedźma. Dobra. Pięknie. O, kolejny jabłecznik. Dobra, super. Jak będą jakieś takie bronie, to sobie wrzucę, ale... Morowy olej. Chyba idziemy na górę, co? A, bo można by jeszcze tutaj boczkiem, tak. Kurczę, coś tutaj... Boczkiem nie przeszło, ale tam dalej chyba nie możemy. Dobra. Myślałem, że jeszcze tam na drugą stronę się dziabnę. No, a tu jest po prostu taki zasób. Oj! No serio? Ej, nie, no serio się puścił? Aha, bo staminy chyba nie miałem, co? A, może nie miałem staminy? Dobra, nawet nie zwróciłem uwagi. To tam się widzimy. No to dobra, to tutaj trzeba uważać na staminkę. No, ledwo wszedł. Fajnie, fajnie.
Ale ogólnie widzę, że jest mniej już zużywalna. No. Oczywiście no trochę sobie ten level dałem, ale widzę, że trochę przeskalowali. Tak. No to to będzie na żywym organizmie tutaj wszystko sprawdzane. A tego nie mam. Pod bylicę sobie zrobiłbym miejsce. O, odłamek broni. Można sobie później tworzyć. Na kowadło już bliziutko tam mam. Chyba tylko z dwie sosny mi brakują. O, jest ognicho. Może coś upichcę. Z ziemniaka. No, tej bylicy nie ma. O, tu jest. Zwykła porcja mięsa? Aha, bo nie mam miejsca pewnie na ten, nie? Posiłek. Wiecie co? Ogólnie sobie zjem może zjełczałe suszone. Dobra. I teraz sobie zrobimy miejsce. Porcja zwykłego mięsa i tu mamy dracenę. Twardawy stek. Fajnie. No to jest miejsce. To ja bym sobie jeszcze tutaj wziął, bo chyba była bylica. Kurde, ale ładnie tu wyglądał ten mieczyk. Myślę, że później sobie jakieś... A, jest bylica. Później sobie jakieś na pewno przedmioty zaklnę na ogień albo błyskawice albo mróz. Też widziałem, że mega efekty są. Ale no, na razie była zaraza, to jest zaraza. O, bierzemy z tego. Elegancko. O, i grzybki mi się troszkę zmniejszyły, no to git. To ja bym sobie używał jabłecznika. Jabłecznik, jabłecznik. Dobra. No ale teraz znacznie lepiej się już gra, jak to w miarę śmiga. Oj, tu jest, no właśnie. No właśnie, to co, idziemy do sakramentu? Czyli tu jest skrót. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia.